9 maja 2022 roku, godzina 5:52, dzień zwycięstwa, Olsztyn, widok na centrum, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski i symbol Olsztyna, niczym Pałac Kultury, nasze szubienice, solidarni z Ukrainą, a tu mamy ku pamięci imiona dzieci już poległych na Ukrainie. Propaganda komunizmu Związku Radzieckiego. Pomnik wdzięczności za wyzwolenie, które trwało 45 lat. Wojciechu, co tutaj dzisiaj się wydarzy z okazji Dnia Zwycięstwa? Tak, chcemy uczcić wielkie sowieckie i putinowskie święto, czyli Dzień Zwycięstwa. Tak fałszywe jak fałszywa narracja o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I ponieważ w tym czasie tak tragiczne wydarzenia są na Ukrainie, to uczcimy w ten sposób, że zawiesimy tutaj symbolicznie biało-czerwoną flagę z napisem Katyń. Minęło 82 lata od tej strasznej tragedii. I również uczcimy to flagą rosyjską, która jest ozdobiona symbolem sierpa młota, zetki, takiego równania. Sierp i młot plus zetka równa się swastyka. A po środku taki napis: Ruski mir. To wszystko mówi, on będzie we krwi i w płomieniach. I mam nadzieję, że już nikt tego baneru tu nie ruszy. Że będzie wisiał. Robimy to w imieniu trzech organizacji, które złożyły się również na koszty, na baner. Mam nadzieję również, że na obsługę techniczną tej samej ekipy, która pomaga nam wieszać te banery. Czy spodziewasz się jakiejś reakcji ze strony władz miasta, prezydenta Grzymowicza? Nie, no nie spodziewam się. Mam nadzieję, że już zostawią nas w spokoju. Nasze banery, nasze protesty. Nasz protest jest również oczywiście przede wszystkim skierowany właśnie do władz, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej usunąć w przestrzeni publicznej ten sowiecki symbol, jakim są szubienice. Także liczymy na to, że dostanie władza może jakiegoś przyspieszenia, jak to młodzież mówi, speeda. Liczymy na to. Tutaj te tabliczki, które nasi znajomi i koledzy powbijali w ziemię, też są wymowne i symboliczne i nikt ich nie usuwa. Mam nadzieję, że tym razem nikt nie będzie usuwał naszych banerów. Nasz baner ma proste przesłanie i ktoś, kto potrafi czytać ze zrozumieniem, wszystko pojmie. Natomiast ci, którzy będą oburzać, to wiem, że to jest fałsz i obłuda. Dobrze wiedzą, o co chodzi w tej symbolice. To tyle, Stasiu, na razie. I czekamy na rozwój sytuacji. Tak. Okej. Czekamy na postęp prac, Stasiu. Thank you.
administrator sobie nie wydał pozwolenia, proszę pana. Czy pan administrator terenu decyduje o tym? Nie decyduje. Administrator terenu ma postępować zgodnie z prawem. No to podstawa prawna. Niech pani powie, jaka jest podstawa prawna, że państwo wydajecie decyzję sobie. Nie wydajecie decyzji na to, żeby to zrobić. Sami sobie decyzji nie wydajemy. A kto wydał? Ale dlaczego to wisi, niech pani powie? Nie wiem, proszę bez rozmawiać pozwolenia. Na ten temat z dyrektorem. No pytamy się pani, dlaczego to bez pozwolenia? Nie jesteśmy jakby... To, jeżeli pan chce uzyskać jakiekolwiek informacje na to, dlaczego to pani, dlaczego to tu wisi? Ale my się pytaliśmy. Ale nie mamy odpowiedzi na to. Ale co pan chce tutaj uzyskać, niech pan powie? Znaczy to, osoby, które to umieściły, poniosą odpowiedzialność. No tak, to my jesteśmy. Nie, właśnie. Proszę, jesteśmy w stanie ponieść odpowiedzialność. Przeczyta pan sobie. Ale to nie do pana, tylko osoby, które to wieszają. Dokładnie. Właśnie my wieszamy. Wszyscy razem. To wieszamy. Pan tego nie wiesz. Pan to wieszamy. Proszę pana, zaraz tam wejdę i pomogę i będę ja. My chcemy być odpowiedzialni za to. To jest tylko firma, którą by wydajecie. Ale będą wszystkie osoby, które to umieściły tutej, będą były pociągnięte. Tak jest. My jesteśmy już byli. Już żeśmy byli pociągnięci już nie raz. Wszyscy proszę nas wpisać, że my. Wniosek pójdzie. Tak. No proszę bardzo, proszę nas pisać. My żądamy, żeby pan nas pisał. Na to czekamy. Ale no teraz fizycznie państwo tego nie robicie. No jak to nie robimy? A kto umieszcza fizycznie? Ale fizycznie. Ale my za to odpowiadamy. My za to odpowiadamy. Pana 63 paragraf. Ja już mam fakturę na kodeksu wykroczeń. Ale pan nie przerywa, dobrze? Dobrze. Proszę pana, tu ma pan wszystkie instytucje, które są odpowiedzialne. Tu ma pan imiona, nazwiska i ta, ale my reprezentujemy. Ale kto umieszcza na kodeksie wykroczeń? Fizycznie. Kto umieszcza? Ja. Jak pan? No nie umieszcza pan tego. Proszę pana, jesteśmy na miejscu. Ten umieszczałem fizycznie. A wie pan, co to znaczy umieszczać? Proszę pana, no nie tak pan nie powiem. No bo pan mówi, że to umieszcza. Ja tu widzę, że to te dwie osoby umieszczają. Ale to pan te dwie osoby są wynajęte. Proszę, przez nas, przez towarzyszenie. Proszę pana, to te osoby, jeżeli działają na państwa, że tak powiem, usługa, prawda, ta firma dzierży usługę, no to ta, ci państwo powinni mieć jakieś zezwolenie, tak, jeżeli nie to nie, jakie zezwolenie? Nic się nam przeszkadza w wieszaniu. Próbują represjonować panów, którzy wieszają. Demokratycznie każdy może stanąć, gdzie chce, dawaj mu panu. Macie tutaj, panowie, zróbcie sobie zdjęcie, bo to jest można sobie przewidzieć. Tak, ja właśnie to robię, właśnie będę nas stał. Dobra, pani też będzie wieszać, tak? Tak, jest. Nie, ja będę trzymać, ja mam siłę. Dobra. A, są dwa. Ale jaka jest twoja prawda o dzisiejszym wydarzeniu tutaj? O dzisiejszym wydarzeniu jest taka, że należy protestować i należy nigdy nie dopuścić tego, co było. Nie należy nigdy gloryfikować Ruskiej, którzy niby nas zezwalali, a tak prawo też do się mierzyli. I czas najwyższy mówić prawdę. Po tylu latach, żeby nie może być tak, że ludzie, którzy chcą mówić prawdę, przychodzi, policja ich legitymuje. Jest naprawdę tyle rzeczy, bo już nie gdzie należałoby tam zainterweniować, ale na pewno nie tu i nie w tym momencie. Rozumiem, dziękuję. Ale pan się nam w ogóle nie przedstawił. Może zezwolenie, ten baner wisi. Ale jest zezwolenie? To, że pan wystąpił, ponieważ pan to otrzymał, zezwolenie na to. Rozumie pan? Ale pani pewniaki to przedstawił. Kierujemy się tym, że instytucja, która powinna zdjąć ten baner, bo jest bez pozwolenia, go nie zdejmuje. Uważamy, uważamy. Ale co pan chce dzisiaj zdejmować? Ja tego nie będę zdejmował. Ale to też pan chce dzisiaj zdjąć? To co wisi? Tutaj w tym celu. A dlaczego? A nie prawda. A to nie jest. Ja to powiesiłem. Powiem tak, jeżeli sobie to... Zaraz panu legitymuje. Jak pan mówi, że ten... Ale czemu pan tego nie chce zdjąć? Ja pan mówi, że to będzie... Ale poczeka pan. Ja tego nie będę ściągał. Ale mówi pan, że pan... Zdzik jako zarządca terenu, jak go ściągnie, nie pozwolimy mu na to zdejmuje. Nie pozwolimy nikomu tego zdejmować. A pan to niech uważa, bo zaraz sobie krzywdę to jest moje. To jest pan tu. Ale karetka zabierze pana. Niczego nie pozwolimy tu zdejmować. Nie ma mowy. A pan...
Nie ma mowy. Tego ale dwa miesiące. Pana, a jak na pana domu ktoś zawiesił jakiś plakat bez pana wiedzy, to co pan zrobił? Co pan zrobił? Jakby był taki, to bym panu jeszcze zapłacił, że pan. A co by pan zrobił? Jak pan przyjdzie, mógłby pan wieszać. Pani przyjdzie, to jest miejsce publiczne. To jest miejsce publiczne, proszę pana. Niech pan powiedzie, jest zakaz uczczenia ofiar katyńskich. Nie jesteśmy. A podstawa prawna, że można to uczcić. Można. A podstawa prawna, że można to uczcić. Co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Podstawa prawna, że można to uczcić. Można uczcić. No to po co pani tak mówi, jeżeli pani też nie ma na to. Jeszcze raz spokojnie. Wisi to, jeszcze raz mówię. Wisi to bez pozwolenia. Tak? Bez pozwolenia. Ta instytucja powinna to pozwolenie wydać, nie zdejmuje. Nie. No to my jako obywatele, to jest protest obywatelski, uważamy, że skoro instytucja to toleruje, nie wiadomo dlaczego, to my wieszamy to bez pozwolenia, bo skoro to pozwolenia nie ma od tej instytucji, to dlaczego ta instytucja żąda od nas tego pozwolenia? Gdzie tu jest logika? My, wiadomo, że to jest treść taka, jak pan widzi, prawda? No to my protestujemy przeciwko wojnie na Ukrainie. Ludzie tam walczą, ich mordują, a my nie możemy na tym, przepraszam za wyrażenie, zasranym pomniku powiesić tego, bo to się instytucji podoba, a to się nie podoba. Gdzie tu jest logika? Dwie godziny, tu kolejne. No, to jest protest obywatelski. Proszę swoje robić. Dobra, bo Bogdan, jest dyrektor SPAC, pani mówi, ten co nam nie odpowiedział. Będą instrukcje od władzy wyższej. Policja, żeby Rzeczpospolitej policja przyjechała i broniła takiego gówna, za przeproszeniem, i instytucja, której pani, którą pani tu reprezentuje. Wstydźcie się. Czego się boicie? Zdejmijcie ten baner. Czego się boicie? Pani tego polecenia. Dlaczego ten człowiek nie przyjdzie tutaj? Schował się za kobietą, nie ma go. A za nim prezydent Grzymowicz. Bo przecież on decyzję podejmuje. Siedzi sowiecki pachołek i tam w tym ratuszu nic nie robi. Dzień dobry pani, nazywam się Wojtek Kozioł. Wystąpiliśmy jako stowarzyszenia patriotyczne o zawieszenie banerów. I przed chwilą tutaj przyszła od was pani Henia Nowicka i nam przeszkadza wraz z policją. Czy mógłby dyrektor Schwarz podejść do telefonu, bo to jest bardzo ważne? Pan nie może, bo w tej chwili mam spotkanie. A zastępca, który zawsze mnie podaje na policję? A gdzie oni się spotkają? Gdzie oni się spotykają w tej chwili? U siebie w firmie, u was? Tak, to bardzo panią prosimy, że tu jest policja, żeby przyjechali, przerwali to spotkanie, bo tu się robi niebezpiecznie. Powie pani panu dyrektorowi, że się robi niebezpiecznie. Może dojść do różnych, nie tylko utarczek słownych. Zapraszamy pana dyrektora tutaj, bo pani Henia tutaj jest bezradna. Pani jakkolwiek ma decyzje pisemne, żeby zatrzymać tą naszą tutaj czynność? Wieszania banerów. Pani coś ma. Ja nie zatrzymuję, to panowie podejmują. Którzy panowie? Ci, którzy wieszali. Nie, bo panowie nie chcą, zaraz, wynajęci przez nas panowie nie chcą wieszać, bo mówią, że coś im grozi. No bo panowie nie mogą robić czegokolwiek na zlecenie, jeżeli coś jest niezgodne z prawem. No bo to wtedy sami uczestniczą w... No ale to, a to co wisi, już zostało powieszone przez tych samych panów, to jest też niezgodne z prawem, wisi dwa miesiące, nikomu nie przeszkadza. Zapyta o to dyrektora. A. Ja jestem w tej. No ale pan dyrektor. Dyrektor jest na naradzie, jeden, drugi, trzeci i panią się wysługuje. No. Jeden, drugi, trzeci jest ja, nie. Ja wszystkich spraw za dyrektora nie prowadzę. Tu zostałam w tej sprawie wydelegowana. Pan pytanie czy do pani, czy dlaczego nie zdejmujecie tych tabliczek? No, pani mówi, żeby dyrektora pytać. Pan dyrektor jest. A te tabliczki to nie podbijali tutaj też dyrektor? Też dyrektor? Ale on nie zdejmuje tego. Na razie. Nie wiem, jakie decyzje zostały podjęte. Bo tabliczki też są wbite bez zgody zarządu. To pani wie. Nie wiem. No jak to? A, no nie wiem, no wszystko muszę. Ale teraz wiedzieć. Pani wie. Wszystko wie, dyrektor. Dyrektor tak rzeczy. Nie wiem, czy pan.
Czyli organizator Happeningu jest Propatria? Tak, autorem jest Propatria, ale to jest Związek Piłsudczyków i Stowarzyszenie imienia Grota Robeckiego. Na które prace zostały instalacje przyznane? Dlaczego? Przyjechała policja, przyjechała pani, która reprezentuje Zarząd Dróg Zieleni i Transportu. No i policja zaczęła przesłuchiwać, zaczęła przepytywać firmę, która to instaluje, pytać się o pozwolenie i praktycznie nie chcą z nami rozmawiać, organizatorami, tylko rozmawiają z tymi ludźmi, próbują ich zastraszyć. No i niestety ci ludzie się łamią, no, mówią, że konsekwencje ich spotkają i nie wiem dlaczego. Nie rozumiemy tego, ale niestety uderzono w to miejsce, gdzie no, liczą na to, że ci ludzie po prostu nam będą dalej pomagać. Z nami, jak powiedziałem, nie rozmawiać. Tak. Występowaliśmy o zezwolenie, takowego nie otrzymaliśmy. Odesłano nas przede wszystkim do konserwatora zabytków. Zwróciliśmy uwagę, w sobotę jeszcze wysłaliśmy nasze pismo, zwróciliśmy uwagę, że pan konserwator nie reaguje na tego rodzaju inicjatywy obywatelskie. Nie reaguje dlatego, ponieważ zwrócił uwagę panu prezydentowi i zarządowi dróg również, że dostawali wytyczne, dostali prośby od ministra Glińskiego, jaką drogą należy pójść, że ten pomnik należy złożyć wniosek po pierwsze i relokować. Więc na to pan minister i pan konserwator liczy, że tak zostanie to zrobione i dlatego pan konserwator nam nie przeszkadza, nie ustosunkowuje się tego, nie żąda niczego, nie wiemy dlaczego zarząd dróg, a rozumiemy, że za zarządem pan prezydent Grzymowicz żąda od nas takich rzeczy. Pani, która reprezentuje zarząd dróg, mówi, że nie ma zezwolenia. My pytamy się instytucje, a przede wszystkim prezydenta Grzymowicza, dlaczego baner Solidarni z Ukrainą wisi bez zezwolenia zarządu dróg, to po pierwsze, po drugie konserwatora i on wisi. Dlaczego prawo nie jest wykonywane przez zarząd dróg? Dlaczego ten baner wisi? Poprzedni został zdjęty. Dlaczego zarząd dróg sobie, nie wiem, jakiś przywilej nadał oceniania tego, co powinno wisieć, a co nie, a nie wykonuje po prostu prawa? Dlaczego to wisi? Dlaczego? Pytamy się teraz, dlaczego mamy tutaj klepsydry, prawda? Jest to ingerencja również w zabytkowy obiekt. Dlaczego one nie są zdejmowane, a dlaczego właśnie Katyń nie może wisieć? Instalacja polega tylko na wywieszeniu transparentu z napisem Katyń? Nie, nie polega tylko na tym. Miała być jeszcze instalacja, która nawiązywała do poprzednio zdjętej, czyli z sierpem i młotem, z zetką i ze swastyką. Jak Państwo wiecie, ta instalacja została zgłoszona jako podejrzenie przestępstwa do prokuratury regionalnej. Prokuratura uznała, że nie ma znamion przestępstwa, więc uznaliśmy, że skoro nie ma znamion, to nam pan prezydent przeszkadzał nie będzie w powieszeniu analogicznej instalacji. Okazuje się, że przeszkadza. Okazuje się, że przeszkadza. Naprawdę tego nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego to, co się dzieje w Ukrainie, nie może być no, w sposób obywatelski zorganizowany, w sposób no, zademonstrowany nasz stosunek do tej wojny. Nie rozumiemy tego. Nie rozumiemy, dlaczego Katyń nie może tutaj wisieć. Jakie jest inne miejsce lepsze w Olsztynie? Pan prezydent broni tego pomnika, nie wiemy w imię jakiej idei. Nie chce, żeby on był relokowany, a jednocześnie nic nie możemy zademonstrować na tym pomniku. No, szanowni Państwo, no proszę mi powiedzieć, o co tutaj chodzi. O co chodzi panu prezydentowi, bo przecież tutaj do niego powinniśmy się odwoływać. Tak? Zaraz, ten transparent, który chcieli panowie powiesić, analogiczny do poprzedniego, tak, identyczny stan? Nie, nie identyczny, większy, ale reprezentujący to samo przesłanie. Czyli sierp i młot plus zetka równa się swastyka. A dlaczego nie ten pierwszy? Nie odzyskali panowie? Nie, nie odzyskaliśmy niestety. Wojtek Kozioł, autor tego transparentu, on to wieszał, odwołuje się. Już naprawdę prosił nawet pana wojewodę o interwencję. Niestety przesłano policja, mimo że no zgadza się, że powinien być zdjęty, odwrócony, teraz przesłano to do sądu, jesteśmy po prostu zablokowani. Próbowaliśmy go wykorzystać, ale niestety się nie udaje, bo on już jest w sądzie i nie możemy własności Wojtka Kozioła. Teraz zażądano od niego, żeby on udowodnił, czyli napisał, że to jest jego własność. On się przyznał wcześniej i powiedział, że to jest jego własność. I ten baner jest obecnie w depozycie sądowym? Tak, on jest w depozycie sądowym w tej chwili. Przygotowany przez policję, tak? Tak. Przy organizacji, które zainicjowały to całe przedsięwzięcie, czyli Stowarzyszenie Propatria, Stowarzyszenie Historyczne imienia Grota Robeckiego i Stowarzyszenie Piłsudczyków. Związek Piłsudczyków, przepraszam. I my od początku zgłaszamy panom policjantom, że my jesteśmy odpowiedzialni, my to organizujemy, proszę nas wylegitymować. Do tej pory nikt tego nie zrobił.
powiedziano, że odpowiedzialnymi są właśnie panowie, którzy to instalują bezpośrednio. No teraz, jak słyszycie, panowie, jest zmiana i dzięki Bogu jest zmiana wersji, że to my będziemy za to odpowiadać. Jest, jak wiecie, Dzień Zwycięstwa. Dzień Zwycięstwa obchodzony tylko w Rosji i obchodzony w Sowietach. Wpisany w kłamliwą politykę historyczną Rosji. I trwa okrutna wojna na Ukrainie. Miejski Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, powiadomiony przez nas wcześniej, że chcemy zawiesić w związku z tą rocznicą nasze banery, odpowiedział nam unikiem, można powiedzieć, żądając od nas między innymi zezwolenia konserwatora zabytków. Konserwator zabytków, jak wiecie Państwo, przez 2 miesiące nic nie zgłasza do wiszącego tutaj baneru Solidarnie z Ukrainą. Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni też nie zgłasza zastrzeżeń i do tego baneru, który wisi Solidarnie z Ukrainą. Więc dlaczego nie podoba mu się ten baner i baner, który chcemy jeszcze powiesić z sowiecką flagą, ozdobioną symbolami sierpa młota, zetki i swasty. Taki baner chcemy po środku powiesić. I to nam obecnie uniemożliwiają. Sądzimy, że ktoś musi podjąć jakąś decyzję. My decyzję podjęliśmy jako protest obywatelski. Mamy prawo do takiego protestu. Uważam. Trzy organizacje społeczne, które tu reprezentuję, wystąpiły o zgodę. I nadal nie wiemy, dlaczego nam tę czynność uniemożliwia. Panie Wojtku, co zrobicie? No dalej będziemy starać się to zawiesić. No. Będziemy dążyć do tego, żeby te banery tu wisiały. Mam nadzieję, że nie będą nam w tym przeszkadzał. Czekamy na tych urzędników, którzy tu wezwali policję. Żeby nam wytłumaczyli, dlaczego nie wyrażają zgody, skoro ich zgoda, jak wiecie, milcząca czy przyzwolenie trwa już 2 miesiące. Ale prezydent polecił zdjąć baner z zetką wcześniej. Polecił. Zawiadomiony oburzoną panią radną Kamińską i jej koleżanką. Nie bardzo rozumiem, dlaczego były tak oburzone, a nie są oburzone na ten baner. Co się stało z tamtym banerem? Tamten baner zabrała policja i skierowała go do magazynu sądowego. Czyli w depozycie sądowym? Jest w depozycie sądowym na ulicy Towarowej w Olsztynie. Czyli pana czeka sprawa? Tak, mam zawiadomienie, że będę miał sprawę z paragrafu 63. To jest za zawieszenie baneru bez zgody administratora. Tak to się nazywa. 4 lata temu sąd mnie uniewinnił. Sąd okręgowy w Olsztynie i sędzia w uzasadnieniu wyroku napisał, że miałem prawo do zawieszenia tego baneru i do tego protestu, ponieważ nie zgadzam się na istnienie w centrum Olsztyna sowieckiego symbolu zakazanego prawem, jakim jest sierp i młot. Chciał się wylegitymować, to ja będę musiał pana zatrzymać. Tak jest, tak jest. Proszę mnie zatrzymać. No tak zrobimy. No. Nie pierwszy, nie pan, nie pierwszy, nie ostatni. Zakładali. No. Proszę bardzo, czemu pan tego nie robi? Zaraz najpierw no. Tak. Przejdźmy sobie, tak? A czy jestem zatrzymany? A czy jestem zatrzymany? Ciężko jest panu jakiejkolwiek informacji udzielić, ale tak samo się wylegitymuje. No co, jak pan postępuje? Ja nie mam obowiązku panu udzielać. No to jeżeli pan nie ma obowiązku, żeby się wylegitymować, no to pojedziemy na kolejne miejsce i tam ustalimy pana tożsamość. Tak jest. Bo ja nie będę tutaj też, ma pan obowiązki, które musi pan spełnić w momencie tego, kiedy policja porównuje wobec pana czynności. A jeżeli pan tutaj taki sposób podchodzi, ja nie mogę ustalić pana tożsamości, no to pan to nie ma. W mojej ocenie, to jest jakikolwiek zabytek by to nie był, w momencie, kiedy to jest wpisane na listę zabytków, to policja no może z grubszej rury, tak, stwierdzić, że to jest znieważenie jakiegoś pomnika.
I wówczas te osoby też powinny i pracownicy powinni ponosić odpowiedzialność i osoby, które zaangażowały tych robotników jako w formie sprawstwa kierowniczego. Ja nie wiem, co to za obiekt, ale jeżeli, jak mówię, on jest wpisany... Pomnik wdzięczności, tak, jest wpisany na pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Ja rozumiem problem, tak, ale dopóki on na tej liście jest, no to rodzi to bardziej w mojej ocenie nawet odpowiedzialność karną, aniżeli odpowiedzialność za wykroczenie. I to oczywiście... Jasne. I jeżeli, jeżeli nawet doszło Wojtek. Do uszkodzenia... Tutaj pan mecenas karnista mówi, że masz szczęście, że panowie nie posadzili, że wiesz, chcą ścigać z kodeksu spraw wykroczeń, bo mogliby ścigać z kodeksu karnego jako przestępstwo. No ja jestem, mam już sprawę karną. To jest z kodeksu karnego, 63a. Nie, to jest kodeks wykroczeń. Nie, karny. No, mam napisane na... wykroczenie. Nie, panie mecenasie, prawda, że to jest kodeks wykroczeń 63a? Tak. To jest... Także ciesz się, rozumiesz. Pan mecenas powiedział, że naprawdę łagodnie podeszli policjanci. Nie, bo te 63a, to wie pan, to tak jak w trakcie wyborów plakat na miejscu, na płocie, czy tak, łagodnie, czy pan powiesi. Tak, to bardzo łagodne podejście, ja uważam. No bo jest 261 kodeksu karnego. Kto znieważa pomnik w inne miejsce publiczne? Będziesz ścigany za znieważanie, rozumiem? Za znieważanie pomnika. To już był. Dobrze. Panie mecenasie, serdecznie dziękuję. Za uszkodzenie, za znieważanie. Bardzo dziękuję. Wszystko wiem. Panie Wojtku, dlaczego nie wystąpiliście? Wystąpiliśmy. Mamy przy sobie to pismo. I co, nie dostaliście zgody na powieszenie? Nie, nie ma odpowiedzi odmownej, tak, tylko Miejski Zarząd Dróg Zieleni Transportu na nasze pismo odpowiedział nam, żebyśmy załatwili zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. My odpowiedzieliśmy, że wisi nasz baner już 2 miesiące, ponad, solidarnie z Ukrainą i wisi bez zgody miejskiego zarządu, nikomu nie czyni krzywdy i bez zgody wojewódzkiego konserwatora. I nikt nie zgłasza żadnych uwag. A komu się nie podoba Katyń, nie wiem. Czy panowie mogą kontynuować pracę? W celu zabezpieczenia... proszę pana, pan jest, rozumiem, że jest z prasy. Ja nie jestem upoważniony do tego, aby odpowiadać na pana pytanie. Jeżeli pan chce uzyskać jakiekolwiek informacje, to do rzecznika Komendy Miejskiej Policji, partyzantów 23. Czy pani się dziennikarzy, co pani to robi? Dlaczego jeden baner może wisieć, a drugi nie? Proszę, dyrektora zarządu dróg. Pytanie kierowane. Może ja już idę, a kto panią przysłał tutaj? Decyzję, tak? Właśnie. No, czy będzie dalej pan, państwo, czy zabezpieczą, czy zdejmą? No, to mówię do pana. Ponieważ pani tutaj przyjechała jako zarządca, wezwała pani policję, no już musi pani, to pani zadaje mi pytanie, że pani musi, jeśli nie chce No bo czekam. Jak pani czeka? Dopiero pani zadała pytanie. My to musimy zabezpieczyć, żeby to nie spadło, komuś to nie zrobiło i tak jest. Gdyby pani przyszła wcześniej do nas, przedstawiła się, może to zostać taka nie załatwiała sprawy przez policję, myślę, że rozmowa byłaby inna. Teraz mamy zwiedzone ręce w tym sensie. Gdyby pani podeszła, co tu się dzieje, jest to nieprawne, proszę to ściągnąć. Zapewniam panią, że byłoby to ściągnięte. Zresztą sami to pani proponowaliśmy przed chwilą, żeby to ściągnąć na nasz koszt, ponieważ nie wiedzieliśmy o tym, że jest to nieprawne. Wezwała pani policję, która zakazała nam tego zdjąć, ponieważ już jest to dowód. A teraz pani stawia nam ultimatum, że ściągamy albo nie ściągamy i jaką mamy podjąć decyzję? Ja się zapytałam, panowie ściągają czy nie? Czy musimy zabezpieczyć, żeby to komuś krzywdy nie zrobiło, tak? Bo to jest nieprzywiązane. I lata luźno, są niedokończone, więc musimy coś z tym zrobić. Zdjąć nam tego nie pozwalają, więc musimy zabezpieczyć, żeby to nie spadło. Godzina 16:30 i jak widać... Akcja wieszania banerów na szubienicach zakończona połowicznym sukcesem. Wisi Katyń, nie ma baneru związanego z wojną na Ukrainie. Oprócz tego, który już wisiał wcześniej. Solidarnie z Ukrainą, powieszonego bodajże 2 marca. Wygląda na to, że powisi Katyń.